Witamy serdecznie, dzisiaj z Poznania, u Piotra Paszkę, kolejny Video News. I znów, Piotrze, jesteśmy razem. Po miesiącach rozłąki nastąpił ten czas, kiedy dzisiaj ja goszczę u Piotra, a nie Piotr u mnie. I jest okazja nagrać Wam nowego Video Newsa. Okazji jest więcej, bo zaczynamy nowy projekt, prawda Piotrze? Myślę, że to się chyba uda. Rodzi się to w bólach, rodzi się to w strasznych bólach, ale szanowni Państwo, muszę powiedzieć, że mamy już tytuł płyty, nie zdradzę go dzisiaj. Dzisiaj jeszcze. Mamy już pomysły na nową płytę, też ich nie zdradzimy dzisiaj, choć uważam, że słuchacze na pewno chcieliby poznać ten materiał. Być może już niedługo będzie on osiągalny. Miejmy taką skromną nadzieję, Marku, że będzie osiągalny. Miejmy nadzieję, że praca nad tą płytą potrwa szybciej. Szybciej się uwiniemy niż ze Sleepy. Chociaż Sleepy tak powstawało dość szybko. Sleepy była płytą, która była nagrywana przez niecałe 8 miesięcy, drodzy Państwo. Był to podwójny album, co się rzadko zdarza u wykonawców duetów. Kiedy mamy do czynienia z płytą premierową, duetu muzycznego. Natomiast ta płyta, którą mamy zamiar w tej chwili z Markiem stworzyć, będzie płytą prawdopodobnie pojedynczą, prawdopodobnie zawierającą od 8 do 10 utworów. Tyle możemy zdradzić, Marku, na dzień dzisiejszy. Płytą, która będzie swoistym nawiązaniem do Sleepy Trip by Blue Train, chociaż nie do końca, bo pojawią się tam utwory zupełnie nowe, zupełnie premierowe. W innym klimacie. W innym klimacie utrzymane i chociaż będziemy się starać jakoś nawiązać do Sleepy by Blue Train. Pierwszego projektu, pierwszych dwóch krążków, w zasadzie dwupłytowego albumu, tak to można nazwać. Niestety wczoraj smutna informacja, odeszła od nas legenda, jak to Piotr nam powiedział, pewna epoka się teraz skończyła, niestety odszedł od nas Elgar Breze. No i cóż, dużo mówić, no komentować, no bardzo nie ma co, zostanie muzyka, zostaną wspomnienia. Zostaje potężny dorobek przede wszystkim. Tak. Drodzy Państwo, Edgar Frezy był postacią wybitną, był postacią, która kreowała całą muzykę elektroniczną lat 70., 80., 90. Choć w latach 90. niektórzy fani od niego się odwrócili, błąd to oczywiście wielki, gdyż no po prostu rozwijał się cały czas, kompletował nowy zespół. Proszę Państwa, ja jestem wychowany na tej muzyce, Marek chyba też. Tak, dokładnie. Posiadam chyba jeden z największych zbiorów tego wykonawcy w Polsce. Pisałem na jego temat i na temat jego zespołu esej w bardzo poważnym biuletynie wydawanym przez Ziemowita Majatowskiego w Izabelinie, Generator News, wtedy kiedy się jeszcze ukazywał w formie papierowej. Myślę, że odeszła postać, której znaczenia nie można w żaden sposób pomniejszyć. No, jest to bardzo smutna informacja. Dla mnie jako fana, wielkiego fana tego zespołu, mówię oczywiście o Tangerine Dream, mówię o jego solowych projektach z wieloma muzykami, których dokonywał. No po prostu postać legendarna, tak? Legendarna, którą zawsze będziemy pamiętać, którą zawsze będziemy wspominać, która wyznaczyła kanony tej muzyki, którą obecnie dane nam jest miłować, słuchać, kochać, po prostu kochać. Jest to niepowetowana strata. Zapraszam
serdecznie zapraszamy z Piotrem serdecznie na audycję w przyszłym tygodniu, czyli audycja wtorkowa, elektroniczna terapia, którą prowadzę wraz z Gackiem, Michałem Rczykiem, jak zwykle o 21.00. No i w czwartek Markowe Granie o 22.00, gdzie posłuchamy m.in. nowości od Jakuba Wijaka, nowa epka Message from Above. Już dzisiaj Was zapraszamy do słuchania stacji i pisania na ircowym kanale. Zapraszam Państwa również bardzo serdecznie do usłyszenia i do zobaczenia, mam nadzieję. Trzymajcie się. Cześć.